Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy oczywiście w Don't Starve z Charlie i idą psy. I tak się zastanawiam, bo oczywiście nie przyjdą w nocy. Gdzie one są? Idą. No nie, oczywiście noc minie, prawda? Wtedy, kiedy ona jest najsilniejsza. No to jest oczywiste. Może polecimy w sumie na bagna, bo tak czy siak dzisiaj chciałam się tam wybrać. Ale jeszcze najpierw chciałam iść po króliki w sumie. Bo mamy mało jedzenia. Zrobiłam, słuchajcie, ogródki. I właśnie tam już postawiłam jedną suszarkę. Jeszcze dwie chcę zrobić. No ale musimy się uporać z tymi piórami. A i jeszcze tych motylków nałapałam. Bo jak już posadziłam sobie te moje kwiatki, to mi tu latały. Jak ja tego nie zauważyłam wcześniej? Serio? A to już sobie zostawimy może na pełnię. Tam mam jeszcze sporo skór. To już by właściwie można zacząć zbierać sobie trzcinę. Bo miód będziemy mieć. No, czemu tego nie wzięłaś? No, na jedno już mamy. Właściwie tam na te pierwsze macki by mnie zaprowadziła, bo one już są trochę osłabione. Po ostatniej walce. Gdzieś to było na początku, no nie? Tutaj właśnie. Chester! Chodź tu! Widzicie co, ja nie wiem, bo chyba go będę zostawiała. O, idą. No właśnie, o to mi chodziło. Tak, no może nie do końca, ale... Nie! Dobra, jeden padł. Chester, błagam cię, nie łaź mi tam. Tu przyjdę na te bagna, to ja zostawię go. O. Kto mi zażarł mięso? Okej. W sumie tą mackę to by można było, słuchajcie. Dawaj mięcho. Można by było zabić. Ale to może... Jak będę silniejsza. Czyli... wieczorem albo w nocy. No z jedzeniem jest kiepsko, powiem wam szczerze. Dlatego pójdę po te króliki, ale... Tu zaczęłam jeszcze te suszarki, to je skończę. Tak. Mam na trzy. Aha, bo trawę wyjąłam sobie ze skrzynki faktycznie. Ale... Czego nie mam? A, jeszcze jedną minę, dobra. No. No i okej. Czyli jak na razie jest w miarę spoko. Czy ja tu coś jeszcze zmieszczę do tej skrzynki? No zmieszczę, dobra. To zostawimy. To odłożymy, to założymy. Tak, tu są moje ogródki. Tutaj są właśnie jagódki, ale no nie starczyło mi niestety. Kubek. Czekajcie. Jakaś pułapka, zobaczcie. Dobrze by też było, słuchajcie, jakiś potrójny kokon pająków i sobie tutaj bliżej go przynieść. Idę jeszcze, wiecie, po te króliki, bo mam bardzo mało jedzenia. I pójdziemy sobie na bagna dzisiaj zobaczyć, jak to tam wygląda. Drewno tutaj jest, widzę. W sumie jagódkę mogę sobie zabrać. Pewno już mi tam pogniły te króliki. Coś tak czuję. No ale zobaczymy. Dobrze idę? Dobrze. Aha, tu się nic nie złapało. Świetnie. Tak. No nie, nic się nie złapało. Tu pogniło. No właśnie, tak to jest, jak się u mnie przychodzi.
No i tu się nie złapało. Super. No nic, to przyjdziemy jeszcze rano. To w takim razie idę już na bagna. O, elefant. W którą stronę pójdziesz? W tamtą, no to nie. To są te małe. No, złap to. Może tam jakieś pająki są, byłoby fajnie. Żeby jakieś, wiecie, walki tam się odbywały. Właściwie kreta mogłabym zabić też, prawda? To by nie było głupie. No, miodek zaraz zbiorę. Chester! Chodź tu, chodź tu! Błagam cię. Boże święty. Co tą mackę zabić, wiecie? Co się może źle skończyć? No ale... Grzybki pozbieramy. Ale spróbujemy. No bo co? Żadnego kitingu czy tam kitingu nie będzie, bo ja nie potrafię, to wam mówię od razu. Liczę na to, że jeguna jest silniejsza, bo mi się udają zabić. Jest już noc? Jeszcze. Właśnie, a ta dziura? Ja sprawdzałam tę dziurę, słuchajcie? Sprawdzałam chyba. A ty śpisz, spoko. No. No i świetnie. Zdrowie niewiele co straciła, tak naprawdę. Spoko. Wianek. Wianek, mamy broń. Pięknie. Dobra, to teraz poczekajmy sobie. Dobrze by też było zrobić ptaszka. Ja potrzebuję złoto, ziarenkę i trzcinę. Może mogłabym już zrobić. Zobaczymy. Ale... No, spoko. To upieczemy. Ale już jesteśmy na bagnach, to przejdziemy się zobaczyć, jak tu one wyglądają, jakie one w ogóle są duże. Pozbieramy właśnie sobie trzciny przy okazji i może akurat starczy mi na ptasiora. Dobra. Lecimy. No, no, no. W sumie branie Chestera na bagna to nie był dobry pomysł, tak naprawdę. Czy jakieś mermy, czy coś? Chester! Awesome. Okej. Okay. Tak, tu już mamy koniec. Z tej strony. Nie. Przejdziemy się najpierw tak, wiecie, brzegiem, żeby zobaczyć, jakie one w ogóle są duże. Takiego skupiska macek to zapewne nie ma. Znając życie. Wow. Co jedne mermy? Żadnych pająków? Widzieliście? Też trzeba by...
Chodź, Chester! O, tu są pająki. Świetnie. Oczywiście ta macka nie wyjdzie. No, znaczy macka wyszła, ale on nie atakuje macki, nie? Dobra. Może tu? Tu? Nie! Jak ta macka mi diabła, ej? No nie, no Chester zginie, nie? Przez głupie pająki. To był zły pomysł, żeby go tu w ogóle brać. Chodź, Chester. Chodź tu. No, zostawić mojego Chestera. W sumie co, no na razie nie będę tego rozwalać, bo... Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tu są jakieś pająki. Chodź. Jak na razie to mamy tylko jedna. Nie fajnie. Ja lubię, jak na bagnach jest dużo pająków, dużo mermów, to wiecie, zawsze jakieś tam są walki i jakieś łupy za darmo, a tak to to... Kiepsko. Boże, do tych macek tu wszędzie. Jak ty, Chester, tu nie zginiesz, to to będzie cud normalnie. Nie. Chodź! No serio. Dobra, tu widzę, że już mamy też brzeg. O, tu są jeszcze pająki. Nie! Ej! O, i mermy. Nie! Dobra. O, fuck. Jeszcze głup... Oj, tam są jeszcze. Świetnie. Boże, ile tych macek. Ja nie mogę. Nie ma gdzie stanąć nawet na chwilę. Ej! Chester, chodź. Patrz, na ciebie się rzuciły, nie? Serio. On tu zginie zaraz, nie? Niestety. No i co? Dobra. Dobra. Tu jest macka, tu jest macka. Halo. Tutaj wasz ziomek zginął. Co, masz dwie macki? No serio, mojego Chestera będziecie atakować i mnie zamiast mackę? Byście zabiły, a nie. Chester! Jak ty nie zginiesz, to będzie cud. O. No mackę tu atakuj, głupia mermo. No. Nie no, Chester, chodź. To był zły pomysł, miałam go zostawić. Merka. Dobra. Dobra, mi się fuksem udało. Okej, tu mamy pajączara. Dobra, tego rozwalę sobie. Nie. To już był koniec, okej. Okay. Zaraz będzie noc. Myślę, żeby tu gdzieś ognisko chyba zrobić. Spore te bagna, patrzcie, wow. No. To myślę, że jeszcze się tu przejdziemy. To będą grzybki. Dobra. To mogę zjeść. Masz tu w ogóle coś, Chester?
Nie masz, dobra. Jeszcze zginiesz i tyle z ciebie będzie. Może sobie rybkę. Ona się szybko psuje. Naprawdę, będziesz mnie atakował. Przecież nie wiem, czy to jest sens ją tutaj gotować. A żaba jak mi da? Czy żaba, no? No, 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 no. No, grzybole. Nie. Serio, że będę teraz się użerać z komarami? Dobra. O, zjedz to. W sumie. Jednego sobie zostawię w razie czego. Dobra. Poczekamy. Dałabym temu Chesterowi, ale się boję, że on mi tu zginie niestety. Czyli tak, tu mamy mermy i tu gdzieś były jeszcze jedne, nie? Gdzie one są? Były, bo przecież przechodziłam koni. Aha, tu są też. Widzicie, tu nie mam. Tu jest dużo trzciny. Tu są jedne pająki, dobra. Wiecie co? Chyba muszę grzybki zjeść, bo z poczytalnością tak sobie widzę. No, szybciej, szybciej. A! Gdzieś tu pająki walczą. Dobrze. No! W nocy mnie nie macie ze mną szans. Ha. Jeszcze gdzieś leci? No. A, tutaj. Okej. Ej! Pogięło cię! Co ty robisz, głupia? Chester. Zginie, nie? Chodź tu, sieroto, ty głupia. Chodź tu, Chester! Boże święty, no nie mam siły do niego. No i... Dobra, chodź. Wow. Tu dopiero walka była. Patrzcie, no i mamy od razu mięcho. Super. Dobra, bo tu już widzę, macka się szykuje na mnie. Świetnie. Także ja właśnie dlatego lubię bagno. Bo zawsze tutaj się znajdą jakieś łupy fajne. Dobra, ale przejdziemy tutaj dalej sobie jeszcze brzegiem. Zobaczyć, jak one tutaj są duże. No takiego skupiska macek to raczej nie widziałam niestety. Dobra. Także teraz ptaszka by mi się opłacało zrobić tak naprawdę. A, ale to jeszcze bym musiała zrobić tą pułapkę na ptasiory. O, pozbieram te kamienie, jak już leżą. Ja to zjedz tą marchewkę w sumie. Mamy jaskinie. No ale do jaskiń na razie się nie wybieramy. Chyba pójdziemy, wiecie, dopiero na jesień. No bo... Czy ty, Chester, nie masz młotka? A nie... A ja mam młotka przecież. No dobra, Chester, w takim razie musisz coś zabrać, bo... Rozwalimy sobie to tutaj. Bo ja o nich zapomnę. A tam mamy zostawione jedno na pełnię. Dobra. Okej. To chodźmy jeszcze tutaj. Przy okazji trzcinę pozbieramy.
No, 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 no. Bez takich. O, kolejne. I kolejne pająki. O, podwójny kokoń. Świetnie. Także, hop, Chester! Proszę cię, teraz masz już rzeczy, nie zgiń. Także poczekamy, aż będzie trzeci poziom. I sobie gdzieś tam bliżej nas weźmiemy. Ej, wiecie co, no duże te bagna są. Nawet bardzo duże, powiedziałabym. Ale to dobrze. Im większe, tym lepiej. Będzie wieczór. Myślę, że będziemy... Tu jest jeszcze dziura. Zbierać się powoli do domu. Już jesteśmy praktycznie. Okej, no to zostanie nam tu środek tylko. Bo wiecie co... Jest wieczór w sumie, to ja się przejdę, zobaczę, co to za pułapka tu leży. Grzybek. Weźmiemy. Te właśnie sobie zostawię na pełnię. Nie. Dobra, dobra. O, patrzcie, kolejna. Masz, Chester, stój. Tu jesteś. Miny. No miny to jak najbardziej. Serio? Wiesz co? To zjedz to. W takim razie. Tak to jest, jak się coś weźmie w rękę. No masakra, masakra po prostu. Szkoda gadać. Dobra, idę stąd. Chodź, Chester. Jeszcze tu przyjdziemy. No. Także całkiem sporo mamy jedzenia. Superowo. Oj, marchewka się psuje. Co ja robię? Boże, nie to. Dobrze. To w takim razie tak, bierzemy marchewę. Bo mi się zaraz popsuje i może rybę. Jakieś paluszki rybne się robiło. Oczywiście nie pamiętam. Na pewno... To odłożymy. To. Co ja zrobiłam z tymi pęcherzami? A tu mi przerzuciło. Okay. Dobra, musimy trochę podjeść. Właśnie, ja przecież w ogóle widzę, że nie mam namiotu jeszcze. Muszę namiot zrobić. Dobra. O, to już tak może zrobię. Zobaczmy, co ja potrzebuję na namiot. Gdzie są namioty, słuchajcie? Tu chyba, co? Nie tu? Ja bym chciała ten większy od razu zrobić, wiecie, z tego moda, bo... To jest zwykły. A gdzie jest tamten? Chyba, że on jest gdzieś indziej, wiecie? Zobaczymy. Nie. Chcę teraz zobaczyć, co tam na ptaka siora było potrzebne. Tu jest. Był. 6 lin, 12 pajęczyn i drewno. Wiecie co? Najpierw zrobimy sobie ptasiora, myślę. Dobra, spoko. Dobra, teraz już zrobimy tak. Wiem, będziecie krzyczeć, że ryby marnuje i tak dalej. No, ona mi się też zmarnuje tak naprawdę. To przerobimy. Dawaj no. Chester. To chciałam. To. To na razie możesz mieć. A i wiecie co? Muszę to rzucić, bo mi braknie normalnie. Dobra, zrobimy sobie tak. Papirus właśnie. Dwa tam były potrzebne.
Tu chyba mam. Tak czy siak muszę to przerobić. Liny na pewno były potrzebne. A nie, liny to były mi do czego innego potrzebne. Do tego namiotu to. Pajęczyn. No. Ale po co mi te? Chyba, żeby zrobić zwykły. Chociaż ja wiem, czy jest sens. Aha, jeszcze ziarenka. Chyba dwa. Ale nie jestem pewna. No i gdzie to jest? Tu. Aha, jeszcze jeden papirus. No nie deszcz! Kurde, muszę parasolkę sobie zrobić. Tu postawimy sobie. A tych jeszcze nie rozwaliłem, zobaczcie. Dobra, a co potrzebuję na tą pułapkę? Na pewno pajęczyny. Perek i dwie te, dobra. Muszę zrobić w takim razie. Jeszcze posiejemy w ogródku. Nie! Wiedziałam, że tak to zrobię, nie? Dobra, szybko chodź po kuperek. Po kuperek! Nie wiem, czy tam był jeden, czy dwa. Wezmę dwa na wszelki wypadek. Tutaj. Dobra. Właśnie przypomniało mi się. Brainy mi mówił, żebym zrobiła sobie piorunochron. Tak, dokładnie. Ma rację. Trzeba zrobić, bo ja zawsze o tym zapominam. Jeszcze dwa złote i jeden kamień. Dobra. Nie mam złota! Kurczę, bardzo niedobrze, słuchajcie, no. No będę musiała iść, no bo co? Jak mi zaraz tam się coś podpali, to po prostu nie wiem. No to pójdę, no i co? I pójdę jeszcze po kubki w sumie. To na razie odłożymy. Aha, tu już nie mam miejsca. O, mamy ptasiora. Świetnie. Może to lepiej powieszę. Też mi się popsuje. Co zróbmy tak, jedna zjedz. Zrobimy przemeblowanie trochę. Nie to chciałam. To. Już biorę tego ptaka, bo wam na pewno przeszkadza. A tutaj sobie damy mięso, powiedzmy. Mam dwie lodówki, to co? To też tu damy. Chodź. Że akurat się jeszcze złapię. Okej. Okay. Aha, jeszcze miałam to pęcherze odłożyć. Mogłam sobie zrobić do leczenia w sumie. To weźmiemy stąd. Nie, 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 nie. Kurde, zrobiłam, no trudno. Mogłam na krzaczki, a nie. Dziabły mnie, nie? Musiały mnie dziabnąć przecież. W sumie pozbieramy to. Jeszcze dwie kupy potrzebuję. 19 dzień. Dobra, to pójdę po to złoto w sumie.
Oj, nie mam wianka, świetnie. Ile potrzebuję na A6? A ile mam? 6. No nie za dobrze, naprawdę. Dobra, czekajcie, niech spojrzę. Gdzie ja będę miała złoto? Może tu pójdziemy zobaczyć, co? Tak. Znowu w bloku tego Chestera. Dobrze, w górę. W górę, w górę! Chcemy tam chociaż, wiecie, dojść. Ścieżka. No, i teraz jakieś złoto tutaj poproszę. Super. Właściwie. Sobie postawimy i przy okazji jeszcze weźmiemy to złoto. Będziemy się kwiatków pozbierać. No. No, to chyba na piorunochron już mamy. Tak mi się wydaje. Dobra. Kurde, będę musiała iść jeszcze tam na te bagna. Najlepiej to by było rozwalić ten kokon, co tam był, ten podwójny, żeby już był potrójny i wtedy przynieść go sobie tutaj bliżej. I miałabym i mięcho, i pajęczyny, wiadomo, nie? Kurde, no. Szczęście aż tak mało nie mamy tej poczytalności. Masz tu coś ciekawego? Pułapkę masz, super. Tego na razie też nie potrzebujemy. Właściwie tak, to możemy sobie też tu odłożyć już. Bo rano to idziemy do domu. Zrobię ten piorunochron, póki pamiętam, bo oczywiście znajdziecie, zaraz zapomnę. I będę kończyć, no bo już najwyższa pora. I przyjdzie zima. Tak, muszę sobie zrobić. O, akurat mamy 15, to zrobimy sobie kamień. Na który potrzebuję, nie wiem co, bo nie widzę. Czy to tu był kamień? Tak czy siak nie widzę. No szybciej! No dzień! Kurtkę mamy, czapkę mamy, chociaż w sumie. Można by wybrać się. No, Chester. Na bawoły, nie? Kalefanty mamy tam przy bawołach, właśnie. To ewentualnie, gdybym chciała sobie jeszcze kurtkę zrobić. No, ale też właśnie myślę, że lepiej tą zimową od razu. Tu w dół, nie? Tak. Już bym poleciała za daleko. No dobra, już wzięłaś. Niech ci będzie. No. Już liście spadają, zima idzie. Masakra. Tu mam jeszcze jakieś dwa. Zbierzemy. Tu jeszcze nic nie urosło. Niestety. Ptaszek się nie złapał.
O, właśnie się złapał. Dobra. Gdzie ten piorun ochron? Tu. Mam! Żeby nie było. Też wiecie co? To sobie rozwalę. Cholera, no. I tak muszę zrobić znowu. No, trudno. To już od razu to rozwalę. Dobra. Postawimy sobie piorun ochron. Pięknie. No i złota mam bardzo niewiele, nie? Ty często tutaj nic ciekawego nie masz w sumie. Dobra. Coś bym sobie mogła wstawić. Oj. Jak to było? Czy to była jedna ryba? Słuchajcie. Nie, chyba były dwie. Nie wiem. Nie jestem pewna, czy to tak faktycznie było. To się rozbijemy. Wow, piórko dostałam. Jej! Takosy mamy. Pięknie. A jakbym zrobiła teraz... Boże, co ja robię? I tak. Też nie wiem, czy dobrze zobaczymy. Nigdy tego nie pamiętam. O, kukurydza. To jest na pewno do tych takosów potrzebna, kukurydza. Dobra, weźmiemy jeszcze jedno nasionko. Zobaczymy, co wyjdzie i kończę. No. O. W sumie to mogę przerobić na jajka. No i proszę. Co ja robię? Znowu deszcz. Serio? No i superowo. To odłożymy. Tak, wszystko już się popsuje zaraz. No i dobrze, kochani. Ja już się będę z wami żegnać. Zrobiliśmy kilka kolejnych fajnych rzeczy. Przeszliśmy sobie po bagnach. Także myślę, że całkiem fajnie. Wiemy, gdzie są pająki, gdzie są mermy. Zdobyliśmy sporo jedzenia. Także ja się bardzo cieszę. No niestety w kolejnym odcinku już będzie zima. Tak, muszę sobie ten kamień zrobić. No ale cóż, na dzisiaj to ja już się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!